Segment zanęt do metod Fidera z roku na rok się powiększa. Każda szanująca się firma powinna mieć go w swojej ofercie. Te, które dziś zabraliśmy nad wodę, swoją premierę miały w Sosnowcu na targach Rybomania w ubiegłym roku. Metod Mix Challenge firmy Meus to w założeniu producenta mieszanka suchych zanęt z 20% dodatkiem peletu, współgrającym zapachowo i smakowo. Sprawdzimy dziś, jak klei się i jak pracuje w wodzie. W ich składzie znajdziemy białka i aminokwasy. Zawartość mączki rybnej powinna być dodatkową zachętą do lepszego żerowania karpiowatych. W ofercie znajdziemy trzy różne mieszanki. King Spice ma jasnobrązowy kolor, a w jego składzie dominują mączki wysokobiałkowe z dużym dodatkiem przypraw. Jej charakterystyczny zapach przypomina mięso z grilla, a skuteczność tej kombinacji została potwierdzona, jak zapewnia producent, w kilkuletnich testach. W przypadku tej mieszanki warto zaznaczyć, że dobrze pracuje w pionie. Pod warunkiem, że jest namoczona w odpowiednich proporcjach, to jest 200 ml wody na 100 g suchej mieszanki. Ostre smaki i zapachy najlepiej rozchodzą się w zimnej wodzie, co może sugerować, że King Spice przeznaczona jest na wiosenne i jesienne okresy łowienia. Ale jak potwierdzili nam zaprzyjaźnieni wędkarze, zanęta ta daje również świetne efekty w ciepłej wodzie, co sprawia, że to jedna z najbardziej uniwersalnych mieszanek na rynku. Green Shot, jak widzicie, ma jasnozielony kolor, zgodnie z jego nazwą, zawiera mączki zwierzęce w połączeniu z mielonymi mięczakami. Świetnie pracuje przy dnie, reagując na najmniejsze ruchy wody, głównie dzięki jej pylistej, bardzo drobnej strukturze. Zapachem przypomina naturalny pokarm. Trzeba uważać, bowiem łatwo ją przemoczyć. Najlepiej dodać 150 ml wody na 100 g mieszanki i ewentualnie domaczać spryskiwaczem w razie potrzeby. Sweet Dream, czyli słodki sen, ma różowo-czerwoną barwę, najgrubszą frakcję i pachnie owocami i kwiatami. Skoro zapachy i smaki lata, to jak łatwo się domyślić, warto jej użyć właśnie w tym okresie. Przy namaczaniu powinniśmy uwzględnić fakt, że dużą część mieszanki stanowią suszone owoce, które mocno chłoną wodę. Zalecana dawka to 200 ml wody na 100 g suchego miksu, a po kwadransie można dodać jeszcze od 30 do 50 ml na 100 g. By Wasze miksy pracowały tak, jak zaleca to producent, powinniście pamiętać, by woda, którą użyjecie, miała maksymalnie temperaturę od 12 do 15 stopni Celsjusza. Ma to wpływ na absorpcję, a także na to, jak potem w wodzie będzie pracował Wasz podajnik. W federowej ofercie Meusa znajdziemy także m.in. kulki hakowe serii Spectrum tonące i pop-upy. W ich składzie dominują szybko przyswajalne białka i zestaw dobrej jakości aromatów. Dzięki temu po umieszczeniu w wodzie uwalniają wabiącą zalewę i wstęgi atraktorów. Swoje robi także otoczka na kulce, która w trakcie rozpadu uwalnia aromaty i wabiące płyny. Oczywiście w segmencie peletów do metody firmy Meus możecie wybierać w dużo szerszym asortymencie niż ten przez nas dzisiaj pokazany. Do wyboru macie 14 różnych smaków w dwóch rozmiarach – 8 i 12 mm. Jest zgoda co do tego, że przy łowieniu na metodę kolor jest równie ważny co aromat. W tej kwestii firmie niczego nie można zarzucić, kulki prezentują się doskonale kolorystycznie. Zarówno te tonące, jak i pływające występują w rozmiarach 9 i 12 mm.